Witam wszystkich serdecznie. Chciałbym się wypowiedzieć po filmiku Sztalowy Szok. I tam napisałem komentarze i dostałem odpisy. I najbardziej mnie to smuci, że takie bezargumentowanie pisanie, na przykład nie masz mózgu, ty idioto, i nie masz żadnych argumentów, nie ma tam mówienia. Tak samo jak ktoś mówi, że o, jesteś ogolony pączkiem, słabo boksujesz. Ja mówię, spoko, tak może być, tylko na jakim poziomie, tak? Który, jak jesteś wyżej, dam ci rękę, chętnie się może boksuje, a tam przegrywać umie. Ale wiem, ile trzeba mieć prowadzić, żeby w ogóle stanąć do takiej walki, mierzyć się z kimś. To tak samo mogę być zalany, nie ukrywam, teraz mam 22% tłuszczu. Raz, dwa razy robiłem redukcję i najmniejsze zeszłem poniżej 13, tam były 12 z groszami. Ale utrata mięśniowa była duża. I na przykład, o co mi chodzi z Patrykiem? Mnie najbardziej boli to, tam ktoś mi też powiedział, jak to jest twój ideał, to zmień sobie lepiej na inny, albo coś tam też, jakieś dziwne argumenty. Ja mogę łatwo powiedzieć, teraz wyjaśnię, dlaczego to był mój ideał, bo postawił się w dużej grupie, chciał pokazać prawdę, która była ukrywana, była takim tematem tabu i on to robi. Wyglądał też, był tam, załóżmy, ulany, całe życie trenował tak jak ja i ciężko było zdobyć jakąś lepszą formę. I nagle, kiedy on robi w bardzo szybkim okresie czasu super formę, wyżyłowany, odstawia to wszystko, ten pojazd, na przykład na warszawski koks, na tych ludzi, co tak samo na przykład jak ja widzę, kurde, wszyscy na przykład tam ćwiczymy, ostro trenujemy, a trudno dojść do takich poziomów i mówimy, no to jest nierealne, tak? Ilu z nas normalnie udaje się dotrzeć do takiego czegoś, normalnie sobie jedząc, tak? Dzisiaj się postaram odpowiedzieć na wasze pytanie odnośnie Alberto Nuneza. Pytanie, czy Alberto Nunez jest naturalny? I w dalszej części odniosę się do ekipy z WC-u. Nie chciałem tego robić, ale będę musiał to zrobić jeszcze raz, z tego względu, że to są perfidni, hipokryci, kłamcy. Zaraz wam powiem dlaczego. Mamy dwa typy kłamców. Pierwszy typ kłamców to są tacy ludzie, którzy złapani na kłamstwie bardzo szybko zaczynają się przyznawać i mówią: przepraszam, okłamałem lub się pomyliłem. Miałem z tego jakąś korzyść. Wybaczcie, że was okłamałem. Drugi typ kłamców, takich ludzi jest dużo więcej, którzy złapani na kłamstwie brną dalej w te kłamstwo, mimo tego, że kłamstwo jest bardzo oczywiste do wyjaśnienia, to oni dalej brną w te kłamstwo, mało tego, starają się przyciągnąć do siebie jak największą liczbę ludzi, którzy też grają nie fair. Którzy też są kłamcami i którzy będą potwierdzać to ich kłamstwo. I na takiej zasadzie ci ludzie mogą brnąć latami. No i nagle jest ten boom, on to wszystko odstawia i idzie tylko marketing, zarabianie pieniędzy. No to dla was to nie jest dziwne, no dla mnie sorry, ale to jest dziwne. Jeśli do tego doszedł naturalnie i nagle stwierdził, że on to umiał zrobić, bo na przykład miał tą swoją kapsaicynę i to był ten złoty środek, dorównał warszawskiemu koksowi, nawet ich tam pobił, albo innych wizualnie, to nagle, o kurczę, jeśli oni to zrobili, ja to zrobiłem, tak się da, sorry, jestem naturalny, oni są też naturalni i oto odstawia. Ale nie nagrał takiego filmu, nie sprostował nigdy tak tego. Było tylko tego odstawienie. No i nagle tylko swoja promocja, prężenie mózgów, jak jestem zajebisty, tak, tak, bum, przypinka, łapa siedzi. No i tak to wyglądało, dlatego to jest moje takie zdanie. I bardzo mnie boli, jeśli ktoś wyzywa mnie, nie napisze swoich argumentów i widzę tylko anonimowe konta, ja nawet nie mogę się z nim porównać, tak? Może to jest jego podopieczny, albo też ćwiczy, jak wygląda lepiej, tak jak mówiłem, no to super, graba, tak? Zmierzmy się, pokażmy siłę swoją, możemy różne tam dyscypliny sobie zrobić, pobawić, być uprzejmi dla siebie, a tu jakaś agresja. I tego właśnie nie rozumiem, wytłumaczcie mi to, może właśnie jakiś, to się hejterzy nazywa, tak? Przedstawi swoje lepsze argumenty. No i tyle, wypowiedziałem się, fajnie, wstawię nowy filmik, powoli wracam do formy, bo jestem ulany, 22% tłuszczu. No i zaczynamy ćwiczyć. Pozdrawiam wszystkich. Kurczę, Łukasz zmieniał tyle razy nazwę, ale to jest też wojownik. On tam teraz leci na metanabolu albo na czymś, ale ma, kurde, taką formę. Ja wam powiem, ja się w ogóle na tym nie znam. Nigdy nie miałem dostępu, nie chciałem na te środki finansowe przeznaczać. Do tej pory wolałem sobie na czas kupić lepszą kamerę albo coś w tym stylu.
i tą sylwetkę całe życie próbuję zrobić naturalnie tam jakoś lepszą. Będę miał trzeci raz redukcji, ale to tak nie wygląda jak oni, to tak nie wygląda. Prawdopodobnie nie mam takiej wiedzy, nigdy nie zazywałem kapsaicyny i tutaj na tym punkcie leżę. Także pozdrowienia, czekam na jakieś rozbudowane wypowiedzi i chętnie porozmawiam, przedyskutuję. I tak jak zawsze powiedziałem, jeśli Patryk to zrobił naturalnie, to ja zawsze mu zwracam honor. Ja go niesamowicie podziwiam. W ogóle on ma sylwetkę, że kosa, kto by z nas taką nie chciał mieć, prawda? I tak ją trzymać. I to jest też prawdopodobieństwo. Im się udało parę razy tak zejść, ale utrzymać ten poziom, nawet słabszy o wiele od Patryka, to było mega ciężko, bo wiadomo, nie wiem jak wy, ja uwielbiam jeść. Jak byłem młodszy, to spalałem szybko, to było fajnie zawsze tam 13-14%, a teraz jest o wiele ciężej, mniej ruchu, mniej się człowiek chce ruszać. Jak mi ktoś powiedział, jestem już starszą osobą po 30, wiek Jezusowy, 33 lata. Tak więc to tak wygląda. Ale własna siłownia, blisko, trzeba ćwiczyć. Uwielbiam sport w różnym wydaniu. Tak więc pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. A jeszcze wracając do stalowego szoku. Stalowy szok, tak. To kurczę, lubię jego filmiki, naprawdę pozdrawiam gościa, fajną robotę robi, super się to ogląda, ale do tego materiału to bardzo słabo się przyłożył. No, tylko tak jak tam powiedział, on nie ma też tyle czasu, nie poświęca uwagi na to. Ja na przykład śledziłem Patryka od początku i ten boom, nie wiem, patrzcie ile lat on próbował wyszlifować tą formę i nagle takie wow, no jak kapsaicyna poszło. No nie wiem, no bajki, no lubię bajki, naprawdę lubię wierzyć w bajki. To mi też daje siłę, że na przykład widzę Patryka, mówię, kurde, idę, też pakuję i jadę, nie? A, i pozdrawiam Szczałę, bo zajebiście tłumaczy pewne rzeczy. I to też właśnie to, że Patryk wiele razy kłamał, samo to subskrypcje i mnóstwo innych rzeczy, to ten wzrost teraz co wychodzi i w ogóle, szkoda gadania, to na tym traci. Ale co zrobić?